będzie jeszcze gorzej. Naprawdę, sama widziałam. Słyszałam, co innego. Nie wiem, kto cię tu wpuścił, ale najwyraźniej muszę pogadać o tym z Willemem. Czego szukasz na mojej ziemi? Masz może dla mnie jakąś pracę? Nie potrzebuję w tym momencie dodatkowych rąk do pracy w gospodarstwie. Powoli kończymy zbiory i jeśli nic nagle nie zniszczy mojej farmy, to będzie mój najlepszy rok. Nie dość, że ziemia dobrze obrodziła, to ceny wyższe niż w dawnych latach. Możesz porozmawiać z moimi pracownikami. Może któryś z nich będzie potrzebował pilnej pomocy. Słyszysz to? Ten dzieciak znowu zaczął swoje piłowanie. Chyba głowa mi odpadnie. To twoja farma, nie możesz go wywalić? To nie takie proste. Ten głupek z dwiema lewymi rękami to mój syn, Kyle. Sam kazałem mu znaleźć jakieś zajęcie, żeby nie obijał się całymi dniami. Skąd mogłem wiedzieć, że postanowi postawić ten zbitek desek pod samym domem? Pytałeś o pracę, więc może chciałbyś się zająć moim synem? Mam się nim opiekować? Wystarczy, że pomożesz mu znaleźć mniej irytujące zajęcie. A nawet jeśli to się nie uda, to kilka godzin bez tego przeklętego hałasu też będzie dobre. Kim jesteś? Jestem Bermar, a to moja farma. Nic więcej nie musisz wiedzieć. Co słychać? Uważaj, chłopcze. Wszystko, co tu widzisz, należy do mnie. A ja nie znoszę złodziei. Hej. Cześć. Co tu budujesz? Stawiam spichlerz dla mojego ojca. Muszę ci powiedzieć, że idzie mi to coraz lepiej. Będzie gdzie trzymać tegoroczne plony. Czy spichlerz nie powinien mieć drzwi? Cholera. Zupełnie o tym zapomniałem. Nieważne. Wytnę na nie miejsce później, gdy już reszta będzie gotowa. Przysłał mnie twój ojciec. Mam znaleźć ci jakieś zajęcie. Przecież mam już zajęcie. Wiesz, ile czasu zajmuje mi praca nad tym spichlerzem? Mam wrażenie, jakbym każdego dnia musiał połowę rzeczy zrobić od nowa. Tu brakuje kilku desek, tam coś jest zgniecione albo wyrwane. Stawianie budynków to naprawdę ciężka praca. Właściwie to zasłużyłem na jakąś przerwę. Poszukajmy czegoś ciekawszego do roboty. Masz jakieś pomysły?
mogę nauczyć cię co nieco o kowalstwie. Walenie młotem o kawałek żelaza przez cały dzień? Jedyna głupsza czynność to chyba walenie kilowym o kawałek kamienia. Chciałbyś wyruszyć na wspólne polowanie? Oszalałeś? Okoliczne lasy są pełne tych cholernych wilków. Nie mam zamiaru ryzykować własnego życia. Nic nie przychodzi mi do głowy. Nic nie szkodzi. Wiem, jak to jest. Czasami całymi dniami spaceruję po polach i nie wiem, co robić. Chodź, pokażę ci moje ulubione miejsce. Mój mąż uważa inaczej. I pracuje niemal przez cały dzień. Czy ten młyn nie jest wspaniały? A może, gdy skończy mój spichlerz, to sam zabiorę się za postawienie takiego młyna? Pomyśl tylko, jaki musi być widok tam z góry. Szkoda, że nie można od środka dostać się jakoś na dach. Mam pomysł! Co ty na to, żeby spróbować się na niego wspiąć od zewnątrz? Nie zabronię ci próbować, ale to nie ja będę cię później zbierał. Hej, ty! Tak sobie myślę. Wiesz co, może póki co sobie odpuścimy to całe wspinanie? Chodź, nauczę cię łowić ryby. Niedaleko stąd jest mały staw. Farmerzy mówili, że zawsze tam dobrze biorą ryby. Świetnie. Są nawet wędki. Trzymaj. Ta jest dla ciebie. Zobaczymy, kto złowi więcej. Masz coś? Nie. Cholera. Ja też nie. Chrzanić to łowienie ryb. Ci durni rolnicy musieli wszystkie wystraszyć. Wiem, co będziemy teraz robić. Wspinanie na młyn to była przesada, przyznaję. Może zaczniemy od drzewa? Chcesz, żebym ci pokazał, jak wspinać się na drzewo? Skoro już to zaproponowałeś, to chętnie spojrzę, jak robi to ktoś bardziej doświadczony. Skąd pomysł, że... Nieważne. Dobra, patrz, jak to się robi. Widzisz, to nic trudnego. Twoja kolej. Dobrze, a teraz mnie stąd ściągnij. O czym ty mówisz? Nie przyglądałem się, jak schodzisz. Musisz mi pomóc.
Nigdzie się nie ruszaj, poszukam czegoś. Nazywa się przygoda. Gdybym tylko miał odpowiednio długą drabinę, to może mógłbym wspiąć się nawet na młyn ojca. Dzięki za dzisiaj. Miło było porobić coś innego i czegoś przy okazji się nauczyć. Zająłem się twoim synem. I jak wam się udał dzień? Udało ci się nauczyć go czegokolwiek przydatnego? Nauczyłem go co nieco o wspinaczce. Mam tylko nadzieję, że zbytnio tam nie ryzykowaliście. Dobrze, że chłopak nauczył się czegokolwiek przydatnego. Następnym razem, gdy napadną go w lesie wilki, przynajmniej będzie potrafił się przed nimi schronić. Wiem, jak Kyle potrafi być uciążliwy. Dlatego tym bardziej dziękuję, że się nim zająłeś. Trzymaj. To w ramach nagrody. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Thank you.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nic tu nie ma. Znowu je... Strasz! Tyle na ten temat. Chwila. Czym się zajmujesz? Za parę monet pozwolę ci władować się na moją łódkę, a następnie popłyniemy, gdzie tylko będziesz chciał.
oczy byście w obrębie Archolos, żeby nie było niedopowiedzeń. Co słychać? Oprócz fatalnych wieści z frontu, niewiele. Zabierz mnie do... W sumie to się rozmyśliłem. Chwila. Nie będę ci zawracał głowy. Mądry chłopak.
Niczego tu nie znajdę.
Tu nie ma. Zasady są proste. 50 sztuk złota i puszczam cię wolno. W przeciwnym wypadku mój miecz i twoja morda będą miały bliskie spotkanie. Nic ci nie dam. Więc zabiorę ci wszystko, co masz. Lepiej było tu nie przychodzić. Jeszcze cię dorwę. Kim jesteś? Jestem Darte. Zajmuję się tutaj głównie polowaniem. I nie, nie mam niczego na sprzedaż. Wszystko dostarczam kupcom w mieście. Jak leci? Zwierzyn jest coraz mniej w lasach. Napawa mnie to niepokojem.
Wiem, że to głupie pytanie, ale nie masz może przy sobie koła? Najlepiej drewniane, takie, żeby pasowało do tego tam wozu. Czy ja wyglądam na kogoś, kto nosi przy sobie kilkadziesiąt różnych, zupełnie niepotrzebnych rzeczy? Właściwie to nie. Nie wiem, skąd ten pomysł. Przepraszam za moją nachalność. Ale gdzież moje maniery? Nazywam się Salzer i jestem skromnym kupcem z gildii kupieckiej. Jak możesz pewnie z łatwością zauważyć, utknąłem tu na dobre. Nie mogę zostawić tutaj tych wszystkich rzeczy, bo zaraz znajdzie się ktoś, kto je sobie z chęcią przywłaszczy. A z każdą godziną sterczenia tutaj tracę kolejne złote monety. To jak będzie? Nie zechciałbyś poszukać dla mnie nowego koła? Poszukam tego koła dla ciebie. Jako człowiek interesów, pozwól, że zapytam, ile będziesz sobie życzył za taką usługę? Co powiesz na 50 sztuk złota? Pięćdziesiąt sztuk złota? 30 sztuk złota brzmi jak bardziej rozsądna oferta. Zachowaj swoje złoto. Pomogę ci za darmo. Za darmo? Normalnie doszukiwałbym się w tej ofercie jakiegoś haczyka, ale w tym momencie przyjmę ją z uśmiechem. W takim razie ruszam w drogę. Dobrze, tylko wracaj szybko. Jak leci? Bez możliwości dotarcia do miasta z towarem? Średnio.
To koło powinno pasować do twojego wozu. Jeśli masz rację, to jestem uratowany. Powinno pasować. Wracając do naszej umowy. Mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Jednak jako kupiec wiem, że nie ma nic za darmo, a dobry pracownik powinien być sowicie wynagrodzony. Dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom gildii. Jednak może jest coś, co chciałbyś otrzymać w ramach nagrody. Interesy z tobą to przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się przeprowadzić tak obustronnie korzystną transakcję. Czego tu nie znajdę.
Hej, ty! Zabierz mnie do... winnicy Rity. Oczywiście. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pewnie. Czemu nie? Jak wyrywać zwierzętom pazury? Pazury możesz pozyskiwać z wielu gatunków, ale zasada zawsze jest taka sama.
Zacznij od złapania palca danego zwierzęcia i upewnij się, że pazur jest cały wysunięty. Następnie wbij ostrze pod nasadę szponu i go podważ. Czasami może zostać na jakimś ścięgnie. Wtedy musisz je jeszcze dodatkowo przeciąć. Jak wyrywać skrzydła krwiopijcom? Żeby pozbawić trutnia czy krwiopijce skrzydeł, musisz delikatnie je złapać i szarpnąć do góry pod kątem prostym. Przy odrobinie szczęścia ich nie uszkodzisz. Jak pozyskiwać żuwaczki? Żuwaczki to coś dobrego dla początkujących. W przypadku większości gatunków są one zrobione z twardych chitynowych pancerzy, więc trudno je uszkodzić. Kiedy będziesz miał przed sobą martwą, polną bestię czy pełzacza, złap ich żuwaczki u nasady. Gwałtownie przekręć i szarpnij. Powinny znaleźć się w twoich rękach. Ucz mnie. Nie ma sprawy. Nauczysz mnie... Jak wyrywa... To trochę za... Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Zawsze to powtarzałam. Hej. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Jak pozyskiwać sadło zwierzęce? Musisz zajrzeć pod skórę danego zwierzęcia. Całe szczęście znasz już podstawy, a przynajmniej powinieneś. Oddzielaj sadło od mięsa ostrym narzędziem. Pamiętaj, zanieczyszczony tłuszcz nie jest wiele wart, więc uważaj, żeby jakiś kłak futra się do niego nie dostał. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. 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 Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Pohandlujmy.
Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? A, tak, nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. Masz za fatygę. Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o mało nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania wywaru. Masz szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne, co nam zostało, to go wypróbować. Przecież to eliksir dla mojego brata. Czemu ja mam go pić? Jeśli nie interesuje cię to, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów ubocznych? Dobra, dawaj to. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chyba jednak coś jest nie...